Pamiętacie drugie? Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kolejny dzień naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną są, widzę na czacie, siemaneczko, cześć wszystkim. Jeżeli wy chcecie być częścią tej społeczności, wpadajcie się na Twitcha od 16 do 22, od poniedziałku do piątku, bo tam właśnie streamujemy. Krzychu ze mną teraz jest, tylko Krzychu jest w lesie i na mnie czeka. A dzisiaj plan odcinka, słuchajcie, chcę powiedzieć na początku, żebyście wiedzieli, co się będzie działo. Jedziemy teraz do Krzycha, pomóc mu załadować drzewo, które widzieliśmy na nowym polu. Potem pojedziemy to drzewo sprzedać. Następnie, kiedy ja to drzewo sprzedam, lecę do naszego gościa, od którego kupujemy ten, tego Ursusa. Jak nie pamiętacie, to już pokazuję wam ogłoszenie z Oelixa. Proszę bardzo. Także to dzisiaj będziemy sobie zakupywać, dokładnie. Także bardzo fajny ciągniczek za śmieszne pieniądze, już wytargowany na 9300, kasa zapłacona i dzisiaj tam właśnie jedziemy. Także mega rzecz. Przyciągam go na gospo i potem jedziemy jeszcze robić orka na tym nowym polu, bo zobaczcie, jak to pole będzie wyglądać, nie? Także oglądajcie cały odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod tym odcinek. Oglądajcie łapkę pod tym odcinkiem, a subek już musi pewnie być, nie? Także słuchajcie, ja już tutaj będę sobie ruszał powolutku, tylko tak, nie ten bieg. Cofamy sobie powolutku i jedziemy ładować, czy jedziemy po przyczepy, nie? Bo to jeszcze na przyczepie zacząłem w ogóle, nie wiem czemu masę i tej stoi na środku, ale mniejsza o to. Więc ładujemy sobie przyczepki tutaj i zaraz tam lecimy. A kurde, najważniejsze, Michał już stoi, ty, zapomniałem o Michale. Jezu, jaki to jest content robiony, nie mam czasu wszystko pokazywać, nie? Słuchajcie, stoi już sobie silos, proszę bardzo, tak on się tutaj wyłania. Silos postawiony, więc naprawdę elegancko on się prezentuje z funkcji, które posiada. Słuchajcie, chowaną dmuchawę, elegancko, nie? Wysuwana żmijka krócej dalej. O, proszę bardzo. No i oczywiście możemy sobie też żmijkę schować, nie? Więc super rzecz, bardzo fajna. Ja na razie sobie w sumie, schowam sobie to i dam tylko samą dmuchawę, bo na razie tylko zasypujemy, nie? Więc taki oto Michał powstał. 32 tysiące złotych nas to pochłonęło. I dzisiaj też wam dokładnie podam całą rozpiskę, na co poszło 150 tysięcy złotych z młodego rolnika. Też mi tam sporo osób, znaczy sporo. Trafiło się kilku ekspertów, którzy pisali mi: ej, Riot, masa nie jest nowym ciągnikiem, a na młodego rolnika trzeba brać tylko nowe ciągniki. Ja wiem o tym, oczywiście mam to tłumaczyłem na odcinku, kiedy kupowaliśmy Masaja i tam mówiłem, że to jest ostatni ciągnik, który się łapie do tego, żeby go kupić na młodego rolnika. Wiecie, jakbyśmy kupili coś mega nowego, to też trochę by tak nie pasowało, a Masaj jest takim akurat fajnie przejściowym ciągnikiem, nie? Dobra, jak to tutaj to wygląda? Zobaczcie. Całe to wszystko wykarczowaliśmy, trochę też tego terenu posuwałem gdzieś tam, więc wygląda teraz to tak. No i tam, o, widzę, Krzychu sobie stoi, więc dzisiaj ładujemy to drewno. Mam nadzieję, że jakoś to spoko pójdzie. Czekajcie, gdzie to... aha, tę stronę trzeba zjechać, dobra. Pojedziemy sobie tak, żeby to fajnie Krzychowi wszystko załadować, bo widzicie, co się ładuje, nie? Więc o, proszę bardzo, elegancko. Krzychu, zaraz tam podjedziemy do niego. Pogadamy trochę z nim. Zaraz zgasimy sama Saja. O, siemano Krzychu. Kurde, tak długo ci nie, bo ja zdążyłem cały las tu wyciąć. Jeszcze jakbyś dłużej tu, jakbyś dłużej jeszcze tam czekał na tej gospie, nie? No, to jeszcze zdążył go postawić z powrotem, nie? I góry, chłopie. Na pewno. Tak długo ci nie było, nie? Zarobisz teraz, tak się zrobić. Tak, nagrywam, no. Nagrywa? O, cześć widzowie, cześć, witam. Cześć, cześć. Dobra, słuchaj, to załadujemy to chyba, nie? No, można. Ja mam proponuję tak, bo nie wiem, jak to w ogóle będzie wyglądać. Z górki ładować chyba to po prostu na przyczepę. Ja sobie, o kurde, oddalę sobie kamerkę. I po prostu tak, bo nie wiem nawet, jak to się zmieści na ten. Na... wiesz, na długość, nie? Bo z tej przyczepy nie możemy otworzyć w inny sposób niż tak, więc dlatego tak to ładujemy. Wiem, że troszkę... się... mało będę ładował wtedy. Okej, no, może też troszkę to nieludzka... nerealne, ale... ale wiesz co, może zrobię tak. O, ładuj ty na mało, ja będę to nie dużo ładował, nie? HDS-a dorobimy może. Kiedyś się może dorobimy HDS-a, nie? Tak. No, dokładnie. Ale tak jak mówię, dzisiaj też oglądać do końca, bo będziemy dzisiaj też jechać do... po nasz nowy nabytek. Znaczy nasz nowy może nie, bo to będzie, jak mówię, pod remont brany tylko i wyłącznie, żeby zrobić kasę. O, to dzisiaj już jedziesz po Ursusa? Tak, a nie mówiłem ci? Mówiłem ci chyba. Nie, chyba. No to dzisiaj jadę właśnie po Ursusa, no. Odbierać go. Kasę zapłacona za łusienkę jak coś, więc fajnie. Dobra, to może co? Słuchajcie, ja może przejdę do tego, żeby wam teraz tak po drodze popowiadać, bo na razie póki ładujemy to jest mega nuda. Dlatego ja tu odpalę sobie swój, o, pliczek i wam już tłumaczę bliska, na co poszła cała kasa młodego rolnika, więc słuchajcie. Mieliśmy 150 tysięcy na samym początku, jak pamiętacie, i 150 tysięcy dostaliśmy na nasz rozwój gospodarstwa. Co zrobiłem z tych pieniędzy?
Kupiliśmy oczywiście Maseja, tutaj Massey Fergusona 62,90 140-konnego razem z tą właśnie przyczepą za kwotę 81 600. Nie, przepraszam, za 68 400. 68 400 nam zostało, znaczy no, tyle z niego zapłaciliśmy, tak, nie zostało, a zostało na właśnie 81 600 na koncie po tym, nie? Po tym wszystkim. Więc po tym Maseju zaczęliśmy bawić się z remontami. Za remont chcieli ogólnie ode mnie 45 tysięcy albo coś koło 50 nawet, tam gdzieś mówili. Z racji tego, że to drewno, które było na krokwiach, nadawało się na kolejne, na kolejny dach, wyhandlowałem z nimi troszkę temat i wyszło nam to za 43 400, więc cały remont gospodarstwa wyniósł nas właśnie tyle, 43 400. Za remont gospodarstwa, przypominam, cały czas. No i zostało nam wtedy na koncie 38 200, co nie? Potem już zamówiłem sobie chłopaków od Silosa, żeby mi to wszystko stawiali, zapłacili im z góry, więc 32 000 za Silos Michał, na koncie 6 200 zł zostało nam z tego młodego rolnika. No i za te 6200 idealnie właściwie, nie ukrywam, że wyhandlowałem się tak z tymi chłopakami do remontu, żeby mi właśnie wyszło idealnie na agregat uprawosiewny, który jak wiecie z nami jest. Także na to poszła kasa i tak też to się prezentuje, nie? Aktualny stan, więc myślę, że spoko ogólnie, nie? Czy kupiłbyś Ursa, Ursa prototyp 8 kąt zamiast tego mefa? Nie, raczej nic takiego nie będę kupował, nie? Co tak nawija szybko na YouTube nagrywa? Tak, nagrywam na YouTube'a. Jak to nagrywam odcinki, wiecie, że jakoś tak potrafię wejść w taki stan, gdzie mówię jak nakręcony, nie? Nie wiem czemu, ale to chyba zostało właśnie z tego, że mam coś takiego w głowie, że wiem, że jak one są filmy na YouTubie, mega się nudzę, kiedy ktoś zamula, nie? Więc staram też się sami zamulać na tych odcinkach i tak szybko nawijać, nie? Także tak, zaraz tam też podejdziemy. Wszystko, zobaczcie co się dzieje z tym ciągnikiem. Jak tam ci krzyku idzie? W ogóle ładowanie? No idzie jakoś, jako tak. Tako idzie, nie? Okej, okay, to super, no. Bo ja tą trochę taką dużo przyczepę i wiem, że ten konfig tak trochę, znaczy inaczej, przyczepa nie ma konfigu na tył burty, jak krzyku tam właśnie ustala sobie, więc ładuję to niestety tak, ale myślę, że jakoś tam damy radę z tym, nie? Jakoś tam to powoli leci. No, więc co, potem jeszcze musiał cię krzyku ustawić samego, bo będę musiał jechać po ten ciągnik. No, ja to będę robił dalej, nie? No, tam jestem gdzieś na 11 umówiony, więc myślę, że w miarę to powinno szybko pójść, nie będzie jakichś większych problemów, raczej nie przewiduję. Ale potem siadę już normalnie do siebie tutaj tym MTZ tym będę orał przy tobie jakby, nie? Mm-hmm. Tutaj więc na luzaczku. Okej, okay, teraz tak. Oj. Ty, bo mi to tak fajnie ładujemy, wszystko leci. Ale chyba zrobię sobie, a to dobra, to już tam na backupie zrobię sobie miniaturkę, nie? Bo troszkę będzie ten kiepściutko tak, bez miniaturki, a mam fajnie pomysł na miniaturkę, także zrobię sobie na backupie, nie? Dobra. Okej. Okay. Jak tam ci ładowanie? Bo tutaj powiem ci szczerze, ładuję bardzo konkret to. No ja też, no to mało tak do to daje. Szczepka do mocno tutaj daje, nie? No i nie dzieje, że Massison wyjedzie. Nie no, powinien pójść. Ale to modujesz, kurde, krzyku, dzisiaj no nie poznaje. No, że dosyta, nie? O kurde, poleciał mi klocek, podasz mi go? No, albo czekaj. Dobra, ja ogarnę sobie, poczekaj. O, mam go. Ja już chyba nie będę przyginął dalej. No już więc... starczył, to u ciebie myślę na pewno już, nie? Zapiąłbyś mi tam pasek jeden? Wszędzie mogę ci pozapinać. No to pozapinaj, no. Z przodu jeszcze, cyk. Okej, dobra, no, dzięki. Jeszcze ja też sobie jeden klocek załaduję. Zobaczymy no, w ogóle ile z tego stanie pieniędzy, bo jestem też mega ciekaw jak z tym drewnem i tak dalej. Okej, okay. Wiem, że to nierealne ładowanie tego wszystkiego. Robimy tutaj mega wielki roleplay, a to nagle ładujemy drewno, tak, w taki sposób. No ale wiecie co chodzi, nie? Dobra, wszystko pozapinane, wszystko, nie? Wszystko nam. Dobra, to co, to ja ruszam. Jadę z pierwszym stawem na sprzedaż. I zaraz rozprzyjadę ciebie, nie? Spoko. Dobra, naładowane, masakracja. Dobra, więc zobaczymy też ile na tym tartaku w ogóle zostaniemy kasa za drewno. Bo jak wiecie, tam na tym tartaku pewnie chłopaki mają tego drewna sporo, ale już żeśmy też nie sprzedawali przez długi czas nic u nich. Także myślę, że tam nawet może... O kurde, dwójko trzeba tutaj redukować. Nagrywa się? No nagrywa, jest dobrze, przypomniałeś, ale tak, dobrze. Nagrywa się, no. Wszystko git. Bo wiecie, po ostatniej akcji, kiedy mi się nie nagrywało, teraz sprawdzamy, to teraz się nagrywa. Nie no, patrzcie ten zestaw, nie?
Ja wiem, jak to wygląda, to drewno, ale... No cóż, jakoś trzeba z tym jechać. No i fajnie, że w końcu mamy taki duży ciągnik, nie? Jak właśnie Masai, który to wszystko ładnie uciąga, nie? To przyczepa z tyłu teraz jak wóz wygląda w ogóle, nie? A kiedyś była taka, wiecie, mega giga przyczepa. Słuchajcie, ja nie wiem, jak wygląda cenowo to wszystko. Pojedziemy chyba sobie na tartach załadować, co, wiecie, rozładować. Bo tu raczej nie będę się wpierdzielał pod ten, tylko załadziemy sobie tutaj. Wszystko się tutaj wysypie. I będzie cacy, nie? Mam nadzieję, że się wszystko fajnie wysypie i nie będzie problemu z tym. Dobra, więc pierwszy rozładunek zrobimy sobie tutaj. O, trochę spadło tam. Tego drewna. Także cyk, fuch. Tak już tam sobie to poleci, trochę to rozładuje. O, dobra. Już jest fajnie. Jedziemy sobie jeszcze po tej drabince na górę. Łomacko, co to się robi? Nie, za przyczepę nie łap, dobra, okej. Ja wiem, że to jest mega jakieś tam realistyczne. Ja też, ta seria nigdy nie była jakieś realistyczna, takie tam dajemy sobie takie wstawki. Może realistyczne, ale nigdy to właśnie, jak mówię, realne mega nie było. Dlatego tu się nic akurat nie zmienia pod tym względem. Dobra, tam sobie spadło, ale spoko, też sobie wyładujemy z tej strony po drewno. O, sorry, tak sobie przesuniemy w tą stronę. Okej. Cyk i fuch. Dobra. I co? Czy wszystko sprawdzam, czy nie wszystko? Poszło wszystko. Ej, elegancko. 25 tysięcy? 23 tysięcy prawie zarobiliśmy. Ty, to elegancko poszło. W sumie zarobiście. Dobra. To co? Słuchajcie. Ja teraz sobie tylko coś... O, tak ogarnę. Jadę teraz tam postawić się koło tego, koło Diogo. Siema, dzięki za followka. Na 1000% odcinka. Wiem, że to nie resty... Nie, no tak, oczywiście. Bomber, siema, dzięki za follow. Dobra, wracamy sobie tam do Krzycha. I ja już właściwie zostaję mu tylko to, niech on tam sobie spokojnie ładuje. Ja, jak mówię, ruszam niestety z buta, bo jest sporo roboty, ale ruszam z buta, nie mam żadnego samochodu jak na razie. Do tego naszego gościa, który tam się zajmuje tym naszym ciągnikiem na handel. Oczywiście on nie wie, że on jest na handel, po prostu powiedzieliśmy mu, że chcemy go kupić, a nie mówiliśmy po co. W ogóle jaki to jest klimacik, nie? Jak to pole tutaj dojdzie w tym miejscu, to naprawdę będzie mega nieźle, nie? Także okej, sobie zaraz zawiniemy. Fajnie takie pole, tylko długie to wyszło, naprawdę. Ja też nie ukrywam, że pewnie jak sobie kupimy ten las, to to pole będzie do końca takie walnięte. Na razie jest taki spoko klimacik, ale ej, na raz to wszystko pójdź, zobaczcie. Także jak przyjdzie, to w Krzychu powinien wszystko to mieć ogarnięte. Tak mi się wydaje. No, dobra, tak jak mówię, lecę do tego ziomeczka, niestety z buta, a gdzie jest w ogóle Krzychu? Może proszę cię odleć. Może się proszę odleć, nie? Kto wie. No, także polecimy sobie drogą do Mietka, on się nazywał Mieczysław właśnie, no, bo w ogłoszeniu na Elixie był Mietek, nie? Dobra, także spoko. O, samochód. Podróżcie mnie pan może? Podróżcie mnie pan do tego gościa? Stój pan! Dobra, busy złapię, Dobra. Czekajcie, zagadam z gościem, może nie podrzuci. Ej, pan, nie podrzuci się pan na górę na kolonie? Dobra, zarobiliście, to wsiadamy. Dobra, panie, dzięki wtedy. Dzięki, na razie, no. Dobra, cześć, do następnego. O, dzięki, o, sobie przejdę. No i elegancko, panie fajnie podniósł. Dwie dyszki tylko wziął, więc no, niech ma. Tak, żeśmy wyhandlowali bardzo mocno. No tutaj tego grata, także... Konkrecik, dobra, wchodzimy sobie. O, a ty co? Co to robi? A pan co? Pan co to na moją postacie się wdupia? O co tu chodzi, panie? Wie pan co, jeszcze jestem młody, musi bo tak panie krzyczeć. Dobra, dzień dobry panie Mieczysławie, oczywiście jestem pociągnik tutaj. Jak mówiliśmy ostatnio, że mam być jeszcze jutro, więc jestem. A, pan ten, ogłoszenie, dobra, rozumiem, że ze mną. Kasy dałem już młodemu, jak coś, no, zgadza się. Dobra, to co, to ja zabieram go, nie? Jadę w takim razie. No pan ma tu kluczyki, panie, bo w dłapy. Dobra, dzięki. Dobra. Narazka, o, widzę dalej pan stoi w furgonik elegancki. Dobra, ludzie, tak jak mówiłem, no nie jest to najnowsza maszyna, ale jak mówię, za 9300 zł. Właśnie, panie, flachę pan już syn ma, nie? Jak coś tam ten. Co? Syna mi żeś dawał? O kurde, ja sobie z nim pogadam. Bo pana tu nie widziałem, więc jak ktoś to flacha tam jest, pół litra samogonu panu dałem, także myślę, że powinien smakować. O kurde, ja już idę do niego tam chyba.
No dobra, to chyba wsiadamy do niego, nie? Nie ma tutaj co działać. Okej, okay. Zapalamy. Trzeba przeczyścić. Kurwa, już myślałem, że nie zapali, nie? Dobra. No, do widzenia panu. Jestem coś ślepy, głuchy. Krzysiek teraz mnie zostać? Krzysiek, jaki Krzysiek? Krzysiek teraz zapierdziela w tym. W lesie tam. Dobra, my wyjeżdżamy. Na całe szczęście na kowak z nim zjedziemy ogólnie, bo nie powinien być problemu. Dobra, to się zatrzymamy stopem. To stop jest. No tak mówiłem, dogadałem się z panem dzielnicowym, żeby mi tutaj nie jechał tym. Nie jechał patrolem żadnym, więc... On ma piątkę? Czwórkę musi ma tylko. Dobra, ile fabryka dała? Ogień. Testujemy go. Ale idzie. Żeby nie zgasł, no. Właśnie tak myślę, nie? Ale nie, no zobaczcie, nie? Taki ciągniczek na remont, myślę, że będzie akurat sam raz. I trochę kasy na niego też, za niego też złapiemy. Bo mówię, 9300 na niego żeśmy wydali. No to nie jest jakoś specjalnie... Specjalnie dużo, tak naprawdę powiedziałem, że bardzo mało. A jeszcze nas trochę remont też, jak mówię, pewnie wyniesie i pochłonie nam trochę pieniędzy. Bo tu do roboty będzie jeszcze w sumie nawet nie wiadomo co. Nie dopiero Krzychu będzie tutaj na warsztacie nim ogarniał. Wszystko. Zobaczymy, jak on tutaj będzie sobie działał. No i też jak to, czy się będzie w ogóle opłacało go remontować, nie? Więc co? Ja zrobię tak, zajadę sobie do garażu nim, żeby tutaj sąsiedzi nie myśleli, że jakiś nowy ciągnik kupiłem, bo zaraz będą gadać. Że wiecie, że ten to znowu mało mu sprzętów i tak dalej. Okej, okay, otwieram sobie tutaj. Tu już pusto, nie? O, pusto. Spoko. Ja też ogólnie chorobiska nie mówiłem, ale wylamy nowe posadzki. Też w tych. W sensie po prostu jakby, no, taką warstwę nową nalałem, nie? Więc co jeszcze widzicie, do końca wszystko jest ugarnięte, ale myślę, że spoko. Okej. Okay. Dobra, gasimy. Dobra, fajnie. No, także mam nadzieję, że w kolejnym odcinku zobaczycie, jak ten remont postępuje i czy w ogóle będziemy to remontować, ale myślę, że... Że tak, nie? Także dobra, fajnie, fajna maszynka. To co, lecę w takim razie do Krzycha. Tylko ja dzisiaj będę, właśnie jak mówię, nie leciał do Krzycha konkretnie, tak jakby bezpośrednio, tylko będę brał MTZ-a i lecimy tam z orką, nie? Na grubości, także odpalamy sobie MTZ-a. Podnosimy sobie tego. Ten pług, wszystko mam podczepione, przygotowane i jadę, nie? O, kurki troszeczkę. Polewałeś wodą, bo spęka? Nie, nic nie polewałem. Dobra, a czekajcie, bo to ja mam biegu, trochę mam dużo więcej. No więc fajnie ogólnie, co sądzicie? Napiszcie w ogóle, co sądzicie o tym Michale, czy on tutaj wpasuje, czy nie. Według mnie bardzo spoko. Sprzęcior, jak chodzi o właśnie takie zabudowy i ten silos, to będzie nam bardzo dobrze służył. Pojemność ponad 70 tysięcy litrów, więc naprawdę kilka przyczep spokojnie tam sobie wejdzie. Jak mówię też, chłopaki dali mi dzisiaj kontakt, więc będę mógł w każdej chwili sobie ogarnąć. Ogarnąć tam. O, właśnie. Ogarnąć dobudowę silosu. Po prostu postawić kolejny i fajnie go sobie połączyć. Także myślę, że będzie spoko. O, tam widzę, Krzychu już biega po przyczepie. Dobra, czyli już odlany normalnie, elegancko. Jeśli kolejnego postawi, to będzie sztos i jakaś fajna wiatka. No tak, dokładnie tak, Scottmanek, nie? Tak już tam będziemy działać sobie, nie? Perezes, siemano, dzięki za followka. Czy ja mam tu jakiś problem, że tak loguję FPS, czy co się dzieje? Może teraz tak będzie lepiej. Nie wiem czemu, ale strasznie lagują, strasznie klatki spadają na tym. Na odcinku, nie wiem pewnie czemu. Dobra. Tutaj już z Krzychu ładuje sobie. O, coś niewiele załadował chyba. Chyba bez gdyby w kibelku. Okej. Okay. Dobra, tak, wiecie co, może tak, pomogą tutaj mu trochę porobić tutaj tego. Jak to tam... Siema, dajesz radę? Daję. Gdzie ty żeś, kurde, tak długo był pod tym ciągnik, co? No, i zagadałem się z chłopem, wiesz, trochę... Prawie się chłop tam zabił w ogóle, jak spadł, jak schodził z tego. Co ty gadasz? No ale już, nieważne, jest kłody drzewa, no, dobra, niech Krzychu tutaj ogarnia. Dobra, Krzychu, słuchaj, ja jadę tam orać, nie? Tylko zobaczymy, przejechałem, zobaczę jak tam ci idzie. A biorę się tam od początku i lecę z tą orką, nie? Bo to pole trzeba trochę powiększyć. Gdzieś tego tutaj wleciało sobie tutaj tego, trochę tego paskudztwa. Nie oram całego, ludzie, pierdzielę to, robię tylko tutaj ten teren, co jest z tym, bo i tak trzeba go, wiecie, zrobić bardziej żyznym, nie? I tyle, nie? Także dobra, opuszczamy sobie pług. Pasuje. I co? I lecimy z tym tematem, nie? Czy powinien to normalnie robić... Normalnie powinien pójść, nie? Dobra, tak w miarę pierwszy raz trzeba zrobić równo. Ale wiecie co? Robimy tak, o, normalnie lecimy. Jakby nie trzeba równo, to się potem porobi... To się potem coś nie poprawi, jeszcze, nie? Ale chyba... A, nie, równo idzie.
No, tutaj właśnie w widzowie na razie pisaliście mi, żebym to pole połączył razem z tym. Powiem szczerze tak, na razie takiej potrzeby nie ma, uważam, że nie ma z tych pól łączyć. Niech to będzie, to pole niech będzie takim jednym długim paskiem, który będziecie mogli wziąć pod kukurydzę, a to niech sobie właśnie będzie takim troszkę innym kawałeczkiem pod, pod właśnie inne uprawy. On troszkę to będzie, jak wiecie, większe, lekko dłuższe i raczej nic z tym nie będziemy kombinować, nie? Tak jest, tak też sobie będzie i właściwie tyle, nie? Wiecie co, może tak, tam że krzykownik przeszkadza się, to teraz tutaj pojedziemy w tą stronę, nie? Tam krzyku sobie fajnie ładuje, a my tu podziałamy sobie w tym miejscu, nie? Siemano, siemano. Dobra. Okej. Okay. Opuszczamy i lecimy, nie? Mogę dać więcej gazu trochę? O, coś tam... Tak, to pole jakoś idzie, nie? Nie wiem, to specjalnie... Nie, no więcej trzeba obroty większe dodać mu, nie? O, tu jeszcze jakieś krzaki zostają. No, to wiadomo, wszystko się jeszcze potem poogarnia, nie? Żeby nie było. Na razie po prostu lecimy sobie z tym, tak? Myślę, że to jeszcze ogólnie da się obornik na to pole, bo trochę to już damy sobie tego. I jak mówiłem, chyba stawiamy sobie to poletko na wiosnę chyba. A nie, na wiosnę stawi tamto poletko. Tamto nowe, co będziemy kupować. A tutaj w tym miejscu... normalnie będziemy już sobie siać, nie? Więc jakaś tam pszenica pewnie wpadnie, bo to był rzepak, to pewnie teraz tam coś innego trzeba zasiać. A tam, gdzie mieliśmy pszenicę, w tamtym miejscu będziemy robić sobie kukurydzę na nowy sezon, co nie? Nie wiem, czy jeszcze w kolejnym odcinku to się uda, ale mam nadzieję, że tak, że w kolejnym odcinku kupimy nowe pole już. Bo na razie tylko nowe pole tworzymy, a chciałem właśnie kupić nowe pole, którym będzie tamto sorgo, co sobie rośnie. I tam też to pole przejdzie sporo transformację, bo będziemy sobie to łączyć. Więc może jakieś, na przykład, nie wiem, żniwa sorga zrobimy sobie jeszcze, nie? Krzychu, co sądzisz o tym? Pomyślę. O jakim pomyślę? Żniwa sorga byśmy zrobili jeszcze? A i można jeszcze, w tym jak? W sezonie możemy pierdylnąć, nie? Jakieś tam żniwa. No a jak? To więc też by było spoko. Nowe pole tylko jakby zawita, to zawsze fajnie, nie? Miniaturka? Zrobię miniaturkę, wiesz co, poza odcinkiem, nie? Bo to jest chyba jeden raz, kiedy tak zrobię. Bo właśnie ten, zrobię tam sobie na backupie, będzie mi to lepiej wychodzić na pewno, nie? Bo teraz, teraz już nie zrobię takiej miniaturki, jakbym chciał, nie? Takiej idealnej. Skąd ten TZ? Zawsze o to pytacie, a ja zawsze mówię na odcinkach, że jest wydane na King's Modzie. Zapraszam do oglądania wszystkich odcinków i tam wszystkiego się dowiecie, nie? Na to takiego binda, poczekajcie. MTZ wydane na King's Mod. No właśnie, nie? Ty, a ja mam taki pomysł, byśmy no. kiedyś zainwestowali w farmę cebuli. Co ty na to? Farmę cebuli? No. Ale wiesz, mamy my, ten, szklarnię. Bo my Polacy jesteśmy, cebularze. Jakieś większe zapotrzebowanie wyskoczyło mi. Mi też. Znaczy, wiesz co? Powiem tak, no szklarnia ogólnie spoko pomysł, nie? Bo jak na razie to mamy same papryki, teraz tam posadziliśmy, już nie mamy ogórków. Sama papryka tam jest jakby robiona. No to gdzieś tam powiedzmy kolejną szklarnię, można jeszcze tam miejsce pewnie jest. Można zrobić tam trzeba sobie, tam gdzie ten las rośnie można postawić parę szklarni jeszcze, nie? Z dwie na przykład. O, widzisz? No, to też spoko pomysł. Chociaż też myślałem, że może właśnie w te ule też nie pójść bardziej, nie? Bo tu trochę tego miejsca jest i gdzieś takie właśnie ule porozmieszczać sobie na tych, na miedzach czy coś. Bo i tak spawn palet mamy w jednym miejscu, nie? No. Zaraz Tom, skończę odcinek ten rocz, okej? Powiem wam ci, że wiem, że się zwisza subika za giveaway, także zaraz skończę odcineczek tutaj ogarniać i polecimy, nie? Dobra, więc tutaj bardzo fajnie to poletko się tworzy. No i powiem wam szczerze, to poletko jest coraz bardziej powiększane. Na początku było, wiecie, takie dwa kawałeczki, potem połączyliśmy sobie zagajniczek. Jeden usunęliśmy, to się pole już połączyło tak fajnie. Następnie kolejny zagajnik i teraz jakby nie było, robimy tutaj już fajne łączenie, nie? Bo teraz widzieliśmy spory las. Za drzewo, a właśnie, mówiłem ci, ile za drzewo dostaliśmy? Ile? No tam z 26 tysięcy ponad, nie? Było, także fajnie. Kurde, panie. No nie wiem, ja tu ten, miałem takie przygody lekkie w tym lesie, wiesz? Tak? A co się stało? Dzik cię gonił? Nie, to jakaś pani przychodziła do mnie, nie wiem o co jej chodziło. Jagody sprzedawała pewnie. No nie wiem, chciała coś od ten, mówiła o jakimś miodu, nie wiem o co chodziło. No to pszczelarka pewnie jakaś, no. Chciała ci miodu dać, ci chciała. Ale ja mam swój przecież, ten, hodujemy tam, nie? No ale ona innego miodu chciała ci dać, Krzysiu. Nie wiem, tak nie mówiła tak po polsku dokładnie, nie wiem o co chodziło aż tak. Może... Sepleniła po prostu, nie? Czy coś? No możliwe, nie? Miodu chciała ci dać i tyle, no nic. Trzeba brać. A po ile ten miód był w ogóle? No nie wiem, co tam mówiła, że 200 i robi wszystko, nie wiem o co chodziło. O kurde! To nie wiem. Ale to tak chyba paletę chciała cię opierdzielić. Żeby te układała nam, te bruk na podwórku. Wyski, trzeba dać te wiesz co mi powiem, no to weź mi pani załaduj to drewno, nie?
totalny. Trzeba tak się wykombinować z nią, kurde, a nie. Dobra, elegancko to fajnie poszło. Wiesz co, chyba tutaj pomogę ci jeszcze za teren załadować, wiesz? Bo tu trochę mi będzie przeszkadza zestawem. Także sobie tutaj stanę tym. Stanę sobie ciągniczkiem. I tu już do ciebie podlecę, pomogę ci ładować, nie? O, tu sobie ładujesz tak, o, fajnie. O, tu coś ci przyczepał cię, poczekaj, trochę o ten. O, dobra, teraz to tak. Teraz tak. Załadujesz wszystko? Może ci pomogę ten, wiesz? Na chyba nie wejdzie na wszystko, mi się wydaje. Czekaj. Wiesz co? Tu trzeba trochę to porozkminiać. Inaczej. Co? Jak się popieści, to się o, zmieści, dobra, nie? Teraz coś tam powinno wejść więcej, no. Dawaj na górę. W pałacu na kacu. Dawaj na górę. Okej, okay, poszło tam? Czy nie poszło? Nawet nie wiem, w sumie. Tak, się na górę tam. O kurde, panie, co to się robi? Czekaj, stój, stój. Dobra, dobra. Jest git, no, dawaj jeszcze, dawaj, dawaj. Powinno to się zmieścić, fajnie, wszystko. Kurwa! Co tam, coś ci zaskoczyło? Kurwa, prawie na łeb spadło. Czekaj, bo to we dwóch lecimy z tym. Dobra, ja trzymam to. Szybki temat. Pasy, pasy zapinaj. Pas jest kurczę zapięty. O, no i dobra. I te takie dwa ostatnie tam na tył może walniemy, nie? No. O, pasuje. Czekaj. Dawaj tu jeszcze na ten. Na jaką? Na zieloną czy? No, na szaro to, no. O. Tu tył weź, no. Idealnie. O. Dobra, przepnij pasy i ja już jadę z tym jeszcze, nie? Zestawem. Co, idziesz na ten? Na tartak jeszcze tam? Zobaczymy, jaka kasa będzie? No, oczywiście. Co tam jeszcze pomożesz mi rozsadować i będzie cacę z tym, nie? Mhm. Dobra. Ja już zapinam, od razu dwójkę biorę i ogień, bo to będzie pod górkę ciężko wjechać. Siema Libusze, witam serdecznie. Oj, tu oj. Ona ma ciężko lekko, co? Tu trzeba mocniej dać trochę miodu. Musisz jak ta pani, miodu dać. Jest miód dawany, czekaj, na C wbijam, 2C. 3C mam, dobra. 3C to ona chciała ci pokazać, o, dobra. 2C jakoś pójdzie. Ty tam coś trzymasz mi chyba, klocka podłożyłeś jakaś. Nie trzymam. Nie no, zaraz cię ten, na tartaki się dogadaj z gośćmi, czy tam jest miejsce. Co jest? Nie, kabel nie podpięty pewnie mamy. Nie mogę z nim, nie? Serwer był wyłączony do tego. No, jaki serwer? Ja normalnie jechałem. Mufa nie łączyła na złączu i hamulce zacisnęło. Tak. Teraz idzie. Wjeżdżamy z tego lasu. Co jak co? Ale nie ma co mówić. Kolonia może ma dużo tych właśnie drzewek, ale dzięki temu taka to jest taka też taka w sumie forestowa ta mapa jest, nie? Co nie? W sumie no forestowa bardzo mapka. Dużo wycinki robimy na tej serii akurat, więc fajnie się tutaj udaje nas tym bawić, nie? No niestety przepowinna powinna mieć otwarty tył, a nie bok, ale no. Na tartak jedziemy, nie? Bo to jest cieśla. A. No on już tam ten, on już tam nabity był cały. Wiesz co, ja tego nie rozbudowuję, tylko po prostu przejedziemy i ten, i się kliknie i tyle. Dawaj tam, klikaj tutaj. Ja chcę. Uj. No, klikaj. Czekaj, jeszcze trochę podjadę. Okej, no. O, i elegancko, ile? 20, nie, 17 tysięcy. No, 17, prawie 17 tysięcy. To spoko w sumie. Fajna kaska, 53 tysiące i w sumie wiecie co? Chyba... oficjalnie. Dobra, Krzysztof, to już w sumie się na głos po tym zestawem, okej? Okay? Mhm. A ja sobie pójdę, pokażę ludziom właśnie, które pole dzisiaj zakupimy, bo dzisiaj to pole zakupimy, bo już wystarczy mi pieniędzy na to. Także bardzo się cieszę. Cześć Iri, witam serdecznie. O, polecimy sobie tędy. I słuchajcie, tak jak właśnie mówiłem, pole tylko nam cały czas powiększamy, będzie ono powiększane i fajnie, ale też powiększymy sobie inne pole. Inne pole połączymy i kupujemy dzisiaj to sorgo, tutaj od tego gościa, jest to gość, nazywa się Marcin Doniec, prawie jak ten Daniec, nie? Więc słuchajcie, o, tu jeszcze mi się tylko zapisuje wartość, bardzo fajnie się ta wartość zapisze, a ja tutaj wam już pokazuję, co dokładnie będziemy kupować i dawać, właśnie to jest to pole 54, nie? Za 43 tysiące zakupujemy, przepraszam, to z emocji. No i super, mamy 10 koła, wiecie co, ja nawet nie wiem, czy mamy jakiegoś kredytu jeszcze. O, właśnie, jeszcze 15, jeszcze 10 koła spłacimy od razu, więc super. O, Krzychu pojechał. Elegancko. No dobra, to co? Słuchajcie, ja w takim razie idę do naszego MTZ-a, dokończę sobie wszystko tutaj robić. Na kolejnym odcinku będziemy jakoś żniwa tego sorga i powiększanie tego pola nawet zrobimy.
Więc cóż, dzięki za uwagę. Do kolejnych odcinków z naszej właśnie serii Podwórka Kolnisty. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał ten zakup dzisiejszy. No i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie i cześć. Pozdrawiam. Pa, pa. Pa, pa. O, się krzyków. Cóż, jak głosy. No, do CB Radio oczywiście, kanał, do CB Radio. No, na razie, cześć.